Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, no niestety to, co się działo na komisji, powtórzyło się w dwójnasób na sali obrad. Nikt z państwa posłów nie odniósł się do informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2019 roku. Nikt. Jeden z posłów, przepraszam, powiedział, że wpłynęło w tym roku 2019 mniej spraw. To znaczy, że jest mniej naruszeń prawa, skoro mniej spraw wpływa. A państwo wywnioskujecie z tego, że jak mniej spraw spływa, to jest mniej sprawny Trybunał. Wasze wystąpienia, z przykrością muszę stwierdzić, jako sprawozdawca, niestety no nie nadają się jako sprawozdania czy ocena. To są wystąpienia polityczne i tak jak na komisji. Tak jak na komisji. Państwo się nie odnosiliście w ogóle do sprawozdania. Ja państwu nie przeszkadzałem. Panie marszałku. Proszę państwa, naprawdę, jakbyśmy mogli wysłuchać posła sprawozdawcę, to bardzo proszę. Chciałbym przypomnieć państwu, że Trybunał jest organem konstytucyjnym i zgodnie z ustawą o Trybunale prezes Trybunału nie ma obowiązku stawiać się przed Wysokim Sejmem. Nikt, obyczaj został zepsuty przez państwa, przez wasze zachowanie. No muszę przyznać, że mi wstyd było na komisji, w jaki sposób się państwo zachowywaliście. Przypomnę, że tylko w stosunku do Rzecznika Praw Obywatelskich artykuł 13 umożliwia wezwanie tego rzecznika, żeby przedłożył sprawozdanie i wtedy jest to zapisane, że przedstawia sprawozdanie. Podobnie jest z Najwyższą Izbą Kontroli. Prezes Najwyższej Izby Kontroli również przedstawia sprawozdanie. Natomiast jeżeli chodzi o prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prezes przedkłada sprawozdanie. Jest artykuł kolejny, artykuł 124, że sprawozdanie to doręcza się posłom. I tu wszystko zgodnie z literą prawa zostało zrobione. Jeżeli państwo będziecie chcieli zadawać pytania dotyczące sprawozdania i informacji, niewątpliwie pani prezes Trybunału się stawi przed Izbą. Tylko proszę jej, ale proszę nie podważać istoty Trybunału, legalności sędziów. Nie wiem, większość z państwa w 2015 roku nie było posłami. Ja pamiętam, jak byli wybierani sędziowie na zapas. I Trybunał orzekł, że wówczas to było niezgodne z prawem. To państwo zrobiliście, że to było złamanie prawa. A potem na miejsce tych zapasowych zostali wybrani właściwi. Szkoda, panie marszałku, szkoda, że Wysoka Izba nie chce się skupić nad informacją przedstawioną przez panią prezes Trybunału. Ta informacja mówi właśnie o problemach wynikających z orzecznictwa i z działalności, o wielu petycjach, konferencjach organizowanych. Jakie jest wynagrodzenie? Ktoś się pyta, jakie jest wynagrodzenie sędziów Trybunału. No proszę zajrzeć do ustawy. 5 średnich krajowych. To jest proste, ale państwo musicie się tutaj pytać. No proszę zajrzeć do ustawy, się tego nie pytać o to. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.